Cześć, tutaj Pitagoras. Dzisiaj w kolejnym filmie z Minecrafta ze zwykłego świata. I teraz ten kamień na użyj. I powitała nas owca, polska, polska owca. Jest fajnie, to trzeba zamurować, bo tam trochę się drutuje. I jeszcze chciałem jedną rzecz tego spytać. Tak, poszedłem sobie tam i dowiedziałem się, że Mityfar uznaje te owce za krowę. Tak, chyba za krowę, a tam jeszcze taki jeden koleś powiedział, że to jest świnia i ja nie wiem, jak to może być świnia i krowa? Okej, rozumiem, że to nie wygląda jak owca, ale no, chyba bardziej przypomina owca niż krowa czy świnia. Tak, nie mówię, że krytykuję kogoś, bo nie, że tylko za tak. Z drugiej strony to może zbudujemy derpi jeszcze świnia i derpi krowę, tak będą stać obok siebie. O, to na dobry pomysł. Jak myślisz, Aniek? Co ty pomyśli? Ale dobra, nie będziemy gadać głupot, tylko dzisiaj. Co tam, nie wiem, coś mi tam przysnął tu. Dzisiaj przejdziemy do ważniejszych rzeczy. Zrobimy coś, co trzeba zrobić chociaż w Minecrafcie, czyli iść do kopalni. Tylko czy ja mam jakiekolwiek patyki? Mam patyki, na pewno mam patyki pewnie. Więc no, patyki gdzieś odłożyłem, tak jak zawsze, i teraz mam milion patyków, ale nie zapomniałem o nich. Czy będę tak zamknąłem, to dobra. Zrobimy sobie dzisiaj, nie wiem. Nie, zróbmy 3 kilofy. Nie będziemy się oszczędzać. Zrobimy 3 kilofy. Nie wiem, robić żelaznych kilof tak na wypadek? Na razie chyba nie. Nie, ale jeszcze tak, tutaj lepiej zostawić sobie 3 żelaza, jakbym chciał, na przykład na kilo, czy jakbym znalazł jakieś diamenty czy coś. A na razie jesteśmy przygotowani i możemy iść już do jaskini, która jest tam. To jest podziemna jaskinia. Pewnie nikt nie widział tego odcinka, ale mówiłem już w parę odcinków temu, że jest tam znalazłem przypadek wykopując się. I tyle. O, tu mam jeszcze dwa żelaza. Chciałem jeszcze jakieś jedzenie znaleźć, bo mam tylko tak 14 tych owco steków i 3 zwykłe steki, no to tak troszeczkę nie pasuje. O, no oczywiście, że nie padło na siebie. Chodźcie. Nie wiem, starczy na trochę chlebów. Ile wystarczy? Zobaczymy. Dobra, tutaj. Tak, o nie, jest tak źle, chyba. Czy kiedykolwiek zbierałem wszystkie jednocześnie? Chyba coś mi wyżenia. Ile mamy? 14. O, to jest beznadziejna liczba. To nawet nie jest podzielne przez 3. Będzie mi zawsze tak zostawać po 2, tak? Nie, to nie, tak, po 2 będą zawsze zostawać. I te 2, dobra, tam. Weźmiemy ze sobą, a coś to wywalimy do śmiecia. Zostawiamy więc 4 chleby i chleb zjemy już jako śniadanie. I możemy iść. Możemy iść. Chociaż pochodni nie mam. Czy zawsze musi mi wszystko przeszkadzać? Mogę się przygotować przed odcinkiem, a tak to już 3 minuty zmarnowałem na to. No ale to żaden problem. Czyli nie musimy się aż tak śpieszyć chyba. Szybko, ale to się trudno obsługuje. To się denerwuje, że raz gram na kompie, raz na Xboxie i już mi się wszystko zaczyna mylić, nie? Dobra, 8 pochodni, idziemy tak, ostry słek, 8 pochodni to bardzo dużo. Tutaj jest wejście, to wbijamy. I uwaga, 3,26 minut. I weszliśmy, i ciągle się stukamy głową o to. Bum. Teraz pewnie za daleko pójdę i tam spadnę. Ale okej, okay, mam tu, a nie, mam tutaj dojście do końca. To chodźmy właśnie już tutaj, postawmy tutaj pierwszą pochodnię i teraz tak. Tutaj mamy lawę, tam jest pająk, creeper, szkielet, tam jest rzeczy na dole. Co to jest? To jest żwirczy. I to są te nowe bloki. O, jest żelazo na wejściu, fajnie. Nie, tak już spodziewałem się, że będzie coś takiego fajniejszego, a nie, że grzyby na kamieniach i... Że okej, okay, wodospad lawa jeszcze nie jest taki zły, to się jednak znaczy. Żebym teraz nic nie spaliło. Prawda jest taka, że ja bardzo rzadko wchodzę do kopalni, bo po prostu tak jakoś nie lubię tego robić, nie? Nudne. No bo nudne. Zawsze brałem te rzeczy do jakichś jak najbliżej powierzchni i po prostu z nich budowałem. Prawda jest taka, że... A, nie wiem, miałem się powiedzieć. Dzisiejszy cel w odcinku, bo chcę jakiś cel jakikolwiek zrobić, żeby nie było tak aż nudno. Zbudowałem kowadło. Tak, i mamy już te, mamy jeszcze tutaj, że nas tam jeszcze z domu zostało chyba 10 sztuk, tutaj 4, ale dzisiejszym naszym celem właśnie będzie zrobienie kowadła pod koniec odcinka. Myślę, że się nie uda, bo to jak zawsze, ale to nie jest aż tak źle. Nie wiem, taki ładny sens się trzeba znaleźć. Tutaj nic nie ma, tutaj chyba nic, ale tak samo nie ma surowców, jak i mobów.
Dobra, stawiamy coś tutaj. Tutaj stawmy pochodnie, nie wiem, przygotujmy mieczek. Co tam, kolejny creeper, ale mnie nie widzi. O, szmaragd! O, nieźle, ale na coś tam dobrego się znalazło. Tylko stawmy tutaj pochodnie. Fajnie, szmaragd. Tak trochę. Nie spodziewałem się tego, przyznam. Ale to chyba znaczy, że jesteśmy na biomie górzystym. Bo tak po prostu one nie wychodzą tak, bo jest, myślę, że nie ma takiej głębokości poważnej. Ale dobra, tak już nie trzeba będzie zrobić już ten kill off, bo tych oczywiście nie ma. No trudno, zrobimy nowe patyki. Teraz mnie wysadzi creeper, co nie? Nie, ale to się tu ustawia. Dobra, szkoda, że można grać taką myszką klawiaturą na Xboxie, to byłoby śmieszne. No, chodź tutaj. O. I szmaragd. Mamy szmaragd. Taką pierwszą rzecz, którą wykopaliśmy, znaczy nie, wykopaliśmy też żelazo, ale taki pierwszy poważny łup to był już nasz szmaragd. I bardzo fajnie, wsadzimy go w takim razie na ścianę chwały. I będzie bardzo dobrze, tam jest creeper. O, ile tu jest creeperów? Jeden, dwa. Ale one tam nic nie zrobią, bo nie zejdą chyba. To jest jeszcze jeden. Tam są szkielety, creepery, ile tego wszystkiego jest. O, ten już mnie chyba zobaczył. No, to mnie nic się nie zbliżysz, bo nie umiesz pływać. Ale ja ci pomogę. O, tak zrobimy. O, nie. Okej. Okay. No i teraz mam jeszcze z tego, od grzybów tutaj miejsce zawalone. O ty, chodź, 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 i uderzenie pierwsze i już mi rozsadziłeś, czy jeszcze mi nie rozsadziłeś, nie? Dobra, chodź. I wystarczy ostatni hit? No, nie, że nie wystarczy ostatni hit. Ale jest tutaj, myślałem, że to żelazo. A, jest żelazo, jest żelazo. O, zombie. Zdarzyłem się tego trochę. Chodź tutaj. To jest złoto czy żelazo? Nie wiem, ale czemu ty mnie... Ignoruje mnie. O nie, dobra, już mnie nie ignorują. O, tutaj. Jest nie zamierzam się z takiej samej zbroi jak ja. Coś mi drapłeś? To mięso, oczywiście, że mięso. Mięso to będzie zawsze. O, teraz idą we dwójkę. Nie wiem, Już jest moja pochodnia. Dobra, stawiamy tutaj znowu pochodnie. Gdzie jest ten szkielet? To był na pewno był szkielet. Nie, chodźmy trochę bliżej. Złoto. Gdzie tam ten szkielet? Tutaj jest, dobra. O, nie trafiłeś nawet. Chodź. Au. Chodź, idziesz, 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 tam creeper jest i zaraz creeper wybucha, ale się nie udało mu mnie wysadzić. Szkieleta też mi nie pomógł rozwalić, ale dobra, zbieramy się to. Będzie, o, jest gunpowder. O kurde. Właśnie mi kot wlazł na parapet. Tak, mój kot mietek. Właśnie, może chodźmy kiedyś na kota, pojedziemy do dżungli. Tak, zbudujmy vana i pojedźmy do dżungli, żeby z kota zdobyć, nie? Co to jest taka dziura? Nie, nic takiego. Raczej tutaj jest żelazo i tutaj też jest. Też jest, te złoto jest, trzeba wykopać złoto najpierw. Dobra, ile jest złota? No i to już jest taki to już jest dobra rzecz, naprawdę. Jak już trochę złota jest, węgla na razie nie chcemy, tam może potem się wykopie. Ale tutaj nie wejścia nie ma, ja nie chcę tego beznadziejnego bloku. Oto coś, to coś tam, ten jeszcze biały, to te kamienie mnie tak wkurzają, bo to trochę tak szpeci Minecraft, nie? Taki już ten Minecraft nie jest Minecraftowy. O, jakaś jeszcze ukryta część. Włazimy tam? Halo? Nic nie ma. Głupie, dobra. No, zwalamy to. O, tu jest jeszcze. Dobra. No wychodzimy. Mogliśmy wziąć pochodnie, ale po co? To nie będziemy żałować pochodni. Tutaj jeszcze mamy. Jest więcej żelaza. Nie, teraz już gramy kamiennym. Pamiętam jak jeszcze kręciłem dawno temu, jak w ogóle nie miałem żadnego sprzętu i byłem jeszcze beznadziejniejszym youtuberem niż teraz. O, to godzina. To właśnie, nie wiem, chyba nagrywam jeszcze, tak, nagrywam jeszcze aparatem i akurat wykopałem chyba wtedy kilofem żelaznym ostatni kamień, a za tym kamieniem był diament. To było źródło diamentu, ale patyków nie miałem. I Kieszloch musiał i tak złazić bez żadnych rzeczy z patykiem, znaczy z drewnem, żeby mógł znaleźć te diamenty, znaczy wykopać te diamenty. Ale finalnie mieliśmy 15 dieksów, więc nie jest tak źle. Dobra. Co coś jeszcze jest? To jest bezużyteczne. Tylko, o tam jest żelazo, przegapiliśmy, ale najpierw te wykopmy. No, tak słaba kopalnia. Okej, okay. Szmaragd jest, złoto, trochę złota jest. Ale co nam da trochę złota i trochę szmaragdu, nie? Trochę szmaragdu, jeden szmaragd z bogactwa, to ja na C-bloku to ja mam już 9 szmaragdów. To jest, który to będzie odcinek? Nie wiem, teraz chyba jest 16 odcinek.
Tak, a w tym bloku mam już praktycznie blok szmaragdu po... No na siódmym. Znaczy, zdobyłem go już na jakimś piątym, ale... Takie, tak naprawdę. A tamte creepery ciągle stoją, serio. Są tutaj szale. Może coś na tej ścianie będzie. Chociaż nic nie widzę. A, wy widzicie trochę lepiej, bo... Jest teraz słońce straszne i tak jeszcze to oślepia. A tym kotłaci po parapecie i to mnie denerwuje. Strasznie, strasznie. Ja prawie nic nie widzę. Wy myślicie teraz, co za dziwak, przecież normalnie widać wszystko bez niczego. Bez żadnej tam pomocy, nawet nie będę musiał nic rozjaśniać. I tego, a tutaj, a nic nie ma, nic nie ma. A tak naprawdę, jakoś tak dziwnie. Nie, może to komputer rozjaśnia. Dobra, bierzemy się, o, jeszcze więcej żelaza. No to już jest jakaś dobra ruda. Ale czy kiedykolwiek była ta, jak w ogóle taka ruda, what? Jak może być taka ruda żelaza? Chyba może być maksymalnie 8-blokowa taka, nie? A tutaj to miało z 15 bloków nawet. 34? Nas już stać na kowadło! W 15 minucie! Strzały i kość. Tutaj ich nie wziąłem, ale... Nas już... Znowu szmaragd? O! Fajnie! Dlaczego ja nie widzę takich rzeczy tak na początku? Nie wiem, to mnie nie... Ponieważ jeszcze teraz jest, że jest ten szmaragd wykopany, to mnie nie wybuchnie już na twarz, co? Nie wiem, to może być, może w takim razie jeszcze jeden, nie wiadomo. Bierzemy szmaragda i fajowo, dwa szmaragdy są. Ale z drugiej strony tutaj już nic nie ma, tam jest szkielet daleko. A tam już dalej nic nie ma, bo patrzyliśmy. W takim razie idziemy do szkieleta. Strąci do lawy i co, i po szmaragdzie, i po kowadle, i odcinek niewykonany. Znaczy zadanie w tym odcinku niewykonane. Nie wiem, trzeba go jakoś sprowokować, bo on wszedł do tej lawy. O, wtedy będzie dobrze. A tu co jest? Nic tutaj nie ma. Nie wiem, on mnie chyba na razie nie widzi, ale jak ja mam do niego podejść? O, już mnie teraz widzi, dobra. Chodź, spalisz się? Spalisz się? Nie, pójdzie naokoło, trochę mądry. Znaczy, on ma już on ma pospolone strzały, niedobrze. O nie, jeszcze do wody wpadłem, on ma... O, dobra, okej, spal się, pal się, pal się, pal się. On teraz strzela do mnie z ognistymi strzałami. O nie, no. Ej, o... Odpaliłeś nietoperza, co on ci zrobił? O nie, jest... Wracamy sobie jeszcze jednego Muttona i teraz go kończymy z nim. Gdzie on jest? Chodź tutaj. O, dobra, skończyliśmy z tym głupim szkieletem, na szczęście. On był wkurzający. Jeszcze ognistymi strzałami sobie strzelał. Dobrze, że jeszcze nie zaprosił gastów z Netheru, które mnie poprzednio urządziły i pokonały tego w tenisa stołowego. I ale jest złoto, tam dalej może coś być, więc trzeba to robić tak na zapas pochodni. Oczywiście trzeba gdzieś znowu, to trzeba mieć patyki. Tak, norma. Ale teraz zrobimy 16 pochodni, to będzie, jeżeli trochę na dłużej starczy. No, dobra, mogę. O, ale super dalej było. Ale nie jest tak źle, nie jest tak źle, tylko wiem więcej złota. Chyba stać już nawet nas na może na blok. Się zobacz, tam jeszcze będzie, nie, chyba dalej nie było. 7. To 7 sztuk to jeszcze za mało. 7 sztuk jeszcze tak z 5 minut możemy coś porobić. No, może jak odcinek będzie trwać 20 minut i będzie dobrze. No co, wkopujemy się głębiej? Ale atutny, tutaj już, który jest, patrzę, drugi, trzeci. Pamiętam, nie wiem, można się gdzieś tutaj wkopać czy coś, no tak. Creeper jest fajny, jak gdzieś siebie zostawię, tak będziesz moim zwierzątkiem. Tutaj nazwę się Creeper. Ale kreatywna nazwa. O, tutaj możemy wejść w to coś, o. Nie wiem, czy tutaj dobry pomysł. O, już jest jakiś wodospad lawy. O, największy wodospad lawy na świecie. Po drugiej stronie, a tutaj coś już jest. Żelazo, o, właśnie. No, wykopujemy żelazo, potem bierzemy resztę. I... teraz... Dobra, jest dużo żelaza. O! O, łuk. Co to? Ale to był jakiś niezły zbiorowy atak. Ja się tutaj muruję. Ja się tutaj muruję, naprawdę. To mnie zaskoczyli się, naprawdę mówię. No, nieźle mnie zaskoczyli. Ale mamy teraz łuk. I przy sobie trzy strzały. To możemy... A tutaj mamy problem. To sobie możemy zaszaleć i trzema strzałami ich powybijać wszystkich. I nas łuczek tak na połowie jest. No to fajnie. To dzięki, panie Creeperze. Z drugiej strony prawie mnie zabiłeś, ale... Nieważne tam. Wybaczam panu. Nawet jeśli pan już nie żyje. Co tutaj jeszcze mamy? O, co się rozchodzi w ogóle. Nie wiem, jakoś tak teraz muszę trochę uważać. A moja zbroja musiała nieźle ucierpieć. Oj, to jaka ta końcówka, to wszędzie od dostałem, to już w ogóle prawie nie istnieje.
Nie wiem, do tej części on jest, to ja, dobra, to się mi się aż tak nie rozwidla. Lasuryt! Fajnie. To tutaj kolejny creeper, no wynocha mi stąd, jak mi wysadzisz kolejne tutaj, to tobie będzie. Au. No nie, to jest, to mnie wkurza. Nawet spokojnie można wykopywać niczego tutaj. Nie, postaw może tak na zapas parę pochodni, a tutaj się to się łączy, naprawdę. O, tu już jest fajna rzecz. Diament! Jaks! Jaks! Ej, to jest jaks! To jest będę jakiś jaksa! Teraz może postawmy jeszcze więcej pochodni, ale jaks! To do jaksa za chwilę przejdziemy. Najpierw weźmy tamte pozostałe rzeczy, nieźle. No ale jednak było tutaj od początku, iż to byłoby fajniej. Tylko skąd tam te szkielety i dwa creepery się wzięły? Ej, ale to już naprawdę niezłe. Spierw w takim razie, no to już jeszcze ta mega ruda złota. Zbieramy. Ile? 15 ród? 15 ród, 15 będzie sztabek. Nie wiem, teraz tam trochę się boję wyjść. Czyli co mieliśmy? A, lazury tutaj były na ziemi, zdeptaliśmy go parę razy. Ale bierzemy cię żelaznym, bo już tam teraz mamy dużo żelaza, to możemy sobie robić co nam się chce. Lazuryt jest. Okej. No teraz, tutaj nic nie było. Tutaj był nasz diaksik, tylko jak się wykopujemy diaksy, pamiętajcie o jednej drobnej rzeczy. Najpierw dookoła, więcej diaksów, fajnie. Dookoła trzeba go obkopać, żeby sprawdzić, czy nie ma tam żadnej wody albo lawy. Bo raz tak miałem, że nie zauważyłem, że mam pełny inwentarz. Tak stałem tak zblokowany blokiem tam z tyłu, tak na wodzie i wykopałem diament. On mi nie wleciał do inwentarza, przepłynął sobie wodą i do lawy. I można się domyślić, co było dalej. W ogóle to, dlaczego ja tak się nie cieszyłem, jak wykopałem redstone, że jak znalazłem redstone, bo redstone zresztą też nie miałem. Ale chyba tak dużego mam na wszystkich innych seriach i tam nie seriach i w różnych w ogóle światach, że nawet już na to nie patrzę, czy wykopałem to żelazo? No tak. Dobra. Okrążamy to. Więcej diaksów, teraz już nas na kilo diaksowy. Czyli tak naprawdę teraz możemy tak normalnie iść do Netheru, tak no, zrobić nie, taki prawdziwy portal. 4! Dobra. 5, już jest, dobra. O, jaka ruda diaksów. Ile diaksów, o kurde. O, nie wierzę w to. Ale to jest, jaki super dzień kopalniowaty. Nie wiem, o, jeszcze więcej diaksów. Co tu się porobiło, dlaczego rudy są takie wielkie? Znaczy, nie mówię, że to źle, to jest bardzo dobrze. To wiadomo, ale what? Ale pamiętajcie, trzeba teraz uważać, czy tutaj na przykład lawy nie ma. O, redstone, fajnie, redstone się przydaje. I to redstone też możemy wykopać. Tutaj nie ma żadnej lawy, nie ma. Tego redstone'a już mi się nie chce jakoś wykopać, chociaż 19 mam tylko prochu tego, no to jednak zostawmy sobie, może kiedyś się nam przyda na przykład, a możemy łatwo go wziąć. O, tu jest jeszcze redstone'ik. Chodź i tyle. Mamy 10 diaksów. Nieźle, tak z jednej rudy. Ja co, jak to jest tyle diaksów, to nie wiem, czy może jeszcze przekopmy dookoła, czy nie ma nawet dodatkowych, chociaż wątpię w to, bo już naprawdę znaleźliśmy 10 diamentów z jednej rudy, gdzie z tego co ja zawsze myślałem, to jest po 8 maksymalnie w jednej, czyli taki, może być taka góra, bryłka, 8, 4 na, znaczy 2 na 2 w ogóle, nie? Ale tego to ja się nie spodziewałem, tego to się w ogóle nie spodziewałem. Tutaj może jeszcze postawmy tak na wypadek, na wielki wypadek pochodnie. O, i żelazo, dobra. No to epicko. No to bardzo dobrze. Możemy wyjść i zrobić sobie te właśnie kowadło. I jeszcze coś z diamentami tam urządzić. Nieźle, naprawdę nieźle. Więcej redstone'a bierzemy. No tego też się nie spodziewałem tam. Właściliśmy do jakiejś wielkiej jaskini, która finalnie była beznadziejna. I co, znaleźliśmy jakiś taki mały, takie wyjście od niej, taki drobny tunel. Jak się skończył? Diamentami. Tak jest, można powiedzieć, że tak jest zawsze, ale ścinamy to, ile żelaza będzie stać na nowy secik, a nie ten skórzany, głupi. Tutaj jeszcze mamy, tutaj chyba już raczej nic nie będzie. Chociaż jakby był jeszcze taki trochę diaksów, tak, to byłoby całkiem spoko, ale to też tutaj chyba nic nie ma. Jeszcze patrzymy, nie, już nic nie ma, długie to jest nawet. Ale okej, okay. Akurat minęła 19 minut, jakieś pół minuty temu. Także to te dwa tunele są, zaczynają się w tym samym miejscu, no to idziemy tędy w takim razie. Tutaj nic nie ma, już raz przecież patrzyłem. Wyłazimy przez moją super zaporę, która jest epicka normalnie. Tutaj patrzymy, nic się nie spełni, dobrze. Teraz trzeba być tutaj bardzo ostrożny, bo jak się teraz tutaj tam coś pojawi, to będzie też bardzo źle.
Ostrożnie, tak mieczek wyjmujemy, nic tutaj nie ma. Czy ten creeper znikł? Czy tutaj może ten creeper? O nie, mój, a nie, dobra, tam jest. Mój zwierzaczek creeper o imieniu creeper. Dobra, chyba nic tutaj już nie ma, chociaż tutaj nawet jakiś szkielet nie ma. Nie ma żadnego szkieleta na płuca. Gdzieś się podkopujemy. Tak bardzo ostrożnie. Tak bardzo, bardzo ostrożnie włazimy tutaj. Okej. Możemy na wypadek zamurować to, żeby tutaj nikt nam nie wlazł, chociaż nikt tutaj się nie chce. I akurat wychodzimy, jak jest dzionek. I to jest dopiero rewelacyjne. Teraz oczywiście pewnie creeper tam raz skoczy do tego krateru tam na dole. I ale z drugiej strony wtedy jak już nas wysadzi, to nic nie stracimy. Bo po prostu będzie okej. Ale nie, nic tam nie skoczyło, jest bardzo dobrze. Polska owco, cześć. Właśnie kończymy odcinek, ale nie, zanim skończymy ten odcinek, to powinniśmy jeszcze zbudować kowadło. Ale tam, poprzednio był krótszy, to dzisiaj będzie dłuższy odcinek. Tak odrobinkę. Ile mamy? Prawie stack, ło. To się bawi, to robimy. Znaczy, jak ma się dużo tego, to można zainwestować wtedy w blok, bo on się opłaca bardziej. Ale jeśli się ma jakieś mniejsze rzeczy, to po prostu się nie opłaca, nie? Ale dobrze, jeszcze się przypali do tego złota. Gdzie tam te rzeczy są? Zbierzmy te całe żelazo, które mamy. Cześć Heniek. Możemy ci kiedyś może zrobić zbroję, jak dadzą już craftingi. Wtedy będzie bardzo dobrze. Dobra, przebierzemy tutaj te dwie sztabki, co były. Nawet drzwi nie zamykamy, bo i tak nam się jeszcze nie stanie. Tyle tutaj zginęliśmy. O, strzały, strzały, strzały. Mamy łuk, to możemy już bawić się strzałami i będziemy strzelać do czegoś tam. Chociaż taki niezenchantowany łuk, to co on może zrobić? Świnie testujemy? Nie będę zabijał tak sobie świn, tylko po to, żeby testować łuk. Ale wbijamy do środka. A jeżeli tak to długo myślę, że jeszcze zajmie. Ile tutaj jest? 4 sztabki, no to mamy już 13. To będzie pierwszy blok, bo potrzeba 3 bloków i tego. I 4 sztabek z tego co pamiętam. Znaczy pamiętam crafting, ale jakoś tak inaczej nie pamiętam. Ale mamy 60 czerwonego proszku, 10 diaksów, 2 szmaragdy, 13 lazurytów. Okej. Okay. Chociaż że to teraz. Dlaczego jest teraz potrzebny lazuryt? Nie wiem, bo jak można już farbować obroże na przykład, czy owce kwiatkiem niebieskim, to. Nie mam pojęcia. Ale myślę, że zrobimy taką specjalną oddzielną skrzynkę na skarby. Także to nie wiem. Diament to raczej nie zamierzam wieszać na ścianie chwały, bo jednak pomimo tego, że to jest będą pierwsze wykopane diamenty, to marnowanie tylko. Będzie tylko marnowanie tych diamentów, więc. Postawimy w naszym superowym, startowym namiociku. Mam naprawdę coraz bardziej dobry ten namiot. O, już podłoga się naprawiła. To jest fajna taka podłoga, która sama się naprawia. Postawmy to w tym rogu może. Chociaż jak ktoś tutaj znowu wysadzi się. Nie, to lepiej. Lepiej tutaj nie, bo jak znowu creeper wejdzie jakiś. Właśnie, zainwestujmy w lepsze oświetlenie. Może postawmy skrzynkę przez. O tutaj, przy zasłonie, przy pochodni. Ale nie za blisko, więc dwa szmaragdy, a nie, jeden szmaragd taki niech pójdzie na ścianę chwały, ale to poprosimy go może w następnym odcinku. 10 diaksów, czemu jeśli nam Y, to nie wiem. Ale to złoto jeszcze za chwilę się doda, ale to nie, złoto już wszystko pozostałe przesmażę już między odcinkami. 13 znowu, okej, czyli kolejny bloczek, jak zrobiłem te porządki. Dobra, drugi bloczek. Czekamy na trzeci bloczek. O, trochę wody na poczekamy. Dopiero 5, 6, to potrzebujemy jeszcze 4. Nie. Nie wiem, potrzebujemy jeszcze 8 sztabek chyba. Co będzie ponad minuta dodatkowa. Kolejna sztabka, ale to trochę przynudne. Strasznie przynudne w takim razie w tym czasie. Mam jakąś skórę. Z tego co pamiętam, to tam była jakaś skóra tam w mojej kanapce mlecznej. Właśnie, może zrobimy odcinek, gdzie skończy budować tę kanapkę mleczną i w końcu uczynię z niej piekarnię. Według swoich fajnych tam tego zmian. O jest, dobra, jest skóra. Patyki oczywiście, pewnie też gdzieś tutaj będą, a jak nie to nic to nie chodzi, że nie ma patyków. To zrobimy swoje własne. Oczywiście, jakie patyki są najlepsze? Birczowe. Wiadomo, birczowe patyki, takie zrobione prosto ze świeżego. Ze świeżej brzozy są najlepsze. Tam, o, chodź tutaj. Chwila, co ja robię? Są takie najlepsze, po prostu nie ma nic fajniejszego. Gdzie jest ta skóra? Tu jest ta skóra, dobra. Mamy skórę. Tu jest skóra, mamy już ramkę. Jest pierwszy chleb, pierwsza ryba i tam nagle jest taka mega przerwa i więc
zostaćmy tutaj. Pierwszy wykopany szmaragd. Jednocześnie też diament, ale to już pomijajmy. Dobra, weźmy te patyki, chociaż się już tam nie przydadzą. Że przydadzą się pewnie w przyszłości, nie? Nie wiem, ale to, co dzisiaj wykopaliśmy, to chyba przez najbliższy jakiś czas, to się nam to nie będzie trzeba włazić do kopalni, a jak coś, to już poza odcinkiem to zrobię, albo znajdę kolejne fajne kopalnie. No i akurat 8 jest, to świetnie. To zrobimy ostatni bloczek. O, i klatę można sobie zrobić. I tyle. Można wtedy zrobić tak. To chyba tak się robiło. Czy? Tak. I anvil. Tak! Mamy kowadło. Dostałem żadnego osiągnięcia na przykład za kowadło. Muszę sprawdzić, czy tak jest. Postawmy je może też tutaj. O, będzie fajnie. I mamy nasze cudowne kowadło z takim młotkiem. Chociaż nie wiem, na co młotek tutaj jest, skoro nie mam w Minecraftie młotków. Tak sobie pomyślałem. Zróbmy sobie nowe żelazne spodnie. Dajmy nowe żelazne spodnie. Ty. No, dawaj. Już 26 minut właśnie. I ja chcę to już skończyć odcinek w nowych spodniach. W takim razie zróbmy spodnie sobie. Bierzemy spodnie, zmieniamy te stare, pogięte, niewrasowane lecińskie na nowe. I kończymy odcinek, muszę tak zrobić, żeby muszę przypadek nie uderzyć Henka. Więc to było na tyle, mam nadzieję, że choć trochę się ten odcinek spodobał, więc skończę jeść, jedząc mięso i tyle. Więc pa!